Tomasz Tardzikowski, witam w Starciu Cywilizacji. Dziś będziemy rozmawiać o tragedii z Pszczyny. Niewątpliwie sytuacja jest dramatyczna, tragiczna. Rodzina, córka straciła matkę, mąż stracił żonę, rodzice stracili córkę. Sytuacja jest dramatyczna, ale jest też dramatycznie rozgrywana na ulicach przez część polskiego środowiska politycznego i światopoglądowego. I właśnie o tym, co wiemy, czego nie wiemy, co może być przyczyną tego, co się wydarzyło, co raczej nią nie jest i co możemy z taką sprawą zrobić. Będę rozmawiał dziś z moimi gośćmi, a są nimi dr Sabina Zaleska, psycholog rodziny, i dr Karolina Pawłowska, Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych. Witam serdecznie obie panie. Dobrze, że rozmawiam z kobietami, bo zawsze jest ten zarzut, że aborcji rozmawiają mężczyźni. Ale zacznijmy od tego, pani doktor, co my wiemy o tej sprawie tak naprawdę, bo są formułowane bardzo mocne zarzuty wobec różnych stron, bardzo zdecydowane opinie. Jeśli się przyjrzeć temu, co wiemy, to jedyne, co wiemy, to są oświadczenia pani pełnomocnik rodziny i przekazane mediom SMS-y. Czyli w gruncie rzeczy o tym, co się wydarzyło w ciągu tych 24 godzin od przybycia pani Izabeli do szpitala, bo nawet nie przyjęcia na oddział, to warto sobie uświadomić, do jej śmierci, no to wiemy w gruncie rzeczy bardzo niewiele. Rzeczywiście, panie redaktorze, na temat tego, jak przebiegła cała ta sytuacja, wiemy bardzo niewiele. I właśnie dlatego w tej chwili powinniśmy się skupić na tym, żeby poczekać na wyniki dochodzenia, postępowania. Tutaj rzeczywiście pojawia się zarzut i wiele osób co do tego się zgadza, że prawdopodobnie w tej sytuacji mógł wystąpić błąd medyczny. Jest to główny powód, dla którego doszło do tej tragedii. Natomiast też uważam, że w tej chwili nie należy stawiać pochopnych wniosków, tylko poczekać po prostu na rozwój sytuacji. Rzeczywiście było tak, że pewnych działań nie podjęto, a można było je podjąć, które być może uratowałyby życie pani Izabeli. Tutaj chciałabym powiedzieć, że bardzo często wiąże się brak właśnie podjęcia tych działań z tym, że został wydany wyrok Trybunału Konstytucyjnego rok temu. Natomiast absolutnie nie powinno mieć to żadnego związku i nie powinno być z tą sprawą właśnie łączone. Doprecyzujmy. Ubiegłoroczny wyrok dotyczy aborcji. Jedno środowisko powie eugenicznej, drugie powie embriopatologicznej. Zostawmy w tej chwili kwestie terminologiczne, czyli sytuacji, w której dziecko płód obarczone jest wadami. W tym przypadku mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, przynajmniej z informacji, jakie zostały przekazane. Ale równocześnie ta pani została przyjęta na oddział z tak zwanym, no, po odejściu wód płodowych z małowodziem. W sytuacji, kiedy to dziecko, i tu nie wiemy do końca, albo już nie żyło, albo no, właśnie umierało, czyli istniało zagrożenie, że wda się zakażenie, czyli istniało zagrożenie sepsy i śmierci, co oznacza, że gdyby wykonano aborcję, to nie wykonywano by jej ze względu na wady dziecka, płodu, tylko ze względu na zagrożenie życia i zdrowia matki. A to przypomnijmy, jest ten wyjątek, który polskie prawo dopuszcza, nawet nie tylko odstępuje od karania, jak było w ustawie z roku 93, ale dopuszcza, jak jest w ustawie z roku 96, poprawionej potem przez Trybunał Konstytucyjny w roku 97, który wyrzucił tak zwaną przesłankę społeczną, ale w przypadku trzech pozostałych, jedna z nich została również wyłączona wyrokiem z roku 2020, więc w przypadku dwóch pozostałych mówimy nie tylko o odstąpieniu od karania, tylko mówimy po prostu o dopuszczalności procedury aborcji. Tak, zgadza się. Ta sytuacja powinna być zdecydowanie rozważana właśnie w tym kontekście, dlatego że tutaj ewidentnie doszło do sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu kobiety. Wstrząs septyczny, sepsa, to są sytuacje, które myślę, że każdy, nawet pobieżnie znający terminologię medyczną, wiąże z bezpośrednim zagrożeniem dla życia pacjenta. I dlatego tutaj nie powinno być żadnych wątpliwości, że tego typu działania powinny
zostać podjęte. Oczywiście tutaj należy się zastanowić, czy rzeczywiście nie brakowało pewnych takich stanowisk, zaleceń ze strony Polskiego Ministerstwa Zdrowia, na przykład o tym, że w takich sytuacjach, gdy na przykład też kobieta nie może z jakichś przyczyn wyrazić swojej woli co do tego, jaka terapia powinna być podjęta, ale ona priorytetem. Mogła, to wiemy. Tak. Priorytetem powinno być ratowanie właśnie jej. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego do tych kwestii się nie odnosi. Odnosi się tylko i wyłącznie do tego, żeby zerwać z istniejącą do tej pory systemową dyskryminacją osób niepełnosprawnych. No bo jeżeli uznamy, tak jak wskazuje nam polska konstytucja, jak wskazuje ustawa z 93 roku, że życie ludzkie zaczyna się od momentu poczęcia i że mamy do czynienia wtedy już z człowiekiem, no to różnicowanie ochrony prawnej w zależności od tego, czy ktoś jest niepełnosprawny, czy chory, jest z całą pewnością rodzajem dyskryminacji. Wyrok właśnie tego dotyczył. Absolutnie nie odnosił się do kwestii ratowania życia lub zdrowia matki i nie mógł się do tej kwestii odnosić, bo nawet gdyby nie było takiej przesłanki w ustawie z 93 roku, to i tak wynikałaby ona wprost z takich ogólnych zasad, na którym został zbudowany po prostu nasz system prawny. Powiedzmy rok 97, wyrok i uzasadnienie, które przedstawił Trybunał za czasów profesora Aleksandra Andrzeja Cola, mówi wprost: życie jest wartością konstytucyjną i to jest jakby pierwszy element, tak. Więc nie można różnicować wartości życia dziecka i jakichś interesów matki, ale równocześnie podkreśla, są sytuacje, w których te dwie wartości wchodzą w konflikt i wtedy prawo na pewne działania dopuszcza. Pani doktor Sabina Zaleska, spójrzmy na chwilę na taką sytuację społeczną od strony psychologicznej. Można odnieść wrażenie, że po tym wyroku, po bardzo silnym wzmożeniu społecznym, rzeczywiście ludzie wyszli na ulicę, rzeczywiście dużo się działo, protesty najpierw były bardzo ostre, potem stopniowo, nie chcę powiedzieć łagodniały, ale no, robiły się nieco łagodniejsze, aż w końcu wygasło. Od tego momentu tak naprawdę zapadła cisza po obu stronach, dodajmy. To znaczy strona pro-life też nie wykorzystała tego czasu na budowanie uzasadnienia, na budowanie atmosfery pro-life, a władza polityczna nie wykorzystała tego czasu na wprowadzenie rozmaitych, choćby takich rozstrzygnięć, o których mówiła tutaj pani doktor, ale także tych obiecanych, na przykład pomocy rodzinom osób z niepełnosprawnościami. To jest bardzo poważne wyzwanie, szczególnie kiedy ma się dorosłą osobę z niepełnosprawnością. Rodzice się boją, że umrą, zostawią tego człowieka samotnie. I na budowę powszechnie dostępnego systemu pomocy psychologicznej, prawnej i medycznej dla par, które się dowiadują o tym, że noszą, będą mieli dziecko z wadami letalnymi albo z bardzo ciężkimi wadami nieletalnymi, ale będą musieli się z tym poradzić. To się wszystko nie wydarzyło, zapadła cisza. No i teraz mamy z powrotem powrót dyskusji. To prawda, ten czas nie został wykorzystany ani prawidłowo, ani w ogóle. Pamiętajmy, że te protesty, które były wtedy, wiązały się też z tą ogromną frustracją związaną z zamknięciem. Ja myślę, że dlatego były takie silne i tak mocno uderzyły jakby w to, co się wydarzyło, bo wykorzystano tą frustrację społeczną związaną z pandemią, z zamknięciem, niemożliwością wyjścia i robienia pewnych rzeczy. To jest jedna rzecz. Dlatego te obecne nie są takie silne. Ale ja rzeczywiście miałam nadzieję i pewnie jak wielu ludzi, którym zależy na dobrze dzieci związanych niepełnosprawnych, które już się urodziły i rodzin tego typu, że zostanie jakiś system wsparcia zbudowany mocny dla nich. Wiemy, że nie tylko ci rodzice, którzy boją się, kiedy mają dorosłe już dzieci niepełnosprawne, no, boją się odejścia ich i zostawienia tych dzieci. To jest jedna rzecz, ale jak badania wskazują, też bardzo, kiedy rodzi się takie dziecko, rodziny się rozpadają. Mężczyźni bardzo rzadko wytrzymują presję opieki nad takim dzieckiem i zostawiają kobiety same. Jest bardzo dużo rozwodów albo odejść mężczyzn w takich sytuacjach. I ta kobieta nie ma wsparcia wystarczającego, bo tak, pracować nie może, dzieckiem musi się zajmować, to wsparcie jest naprawdę bardzo słabe i miałam nadzieję, znając takie kobiety i znając takie historie, także z poradni, że tutaj zostanie rozbudowany bardzo duży system wsparcia po tym, co się stało właśnie wcześniej.
niestety jakby cała sytuacja ucichła, nikt się tym nie zajął. Mogę mówić i myśleć, że było wiele innych ważnych spraw, ale można było naprawdę wykorzystać ten potencjał i tą siłę, która wtedy była. Jeśli zaś chodzi o ruchy pro-life, no to przyznam się, że wtedy było bardzo dużo zamieszania i takiego nieprawdziwego i kłamliwego przedstawienia tego wyroku Trybunału. I to też można było wykorzystać, mówiąc o tym, jak było naprawdę i co zostało zmienione lub co zostało ustalone. To także nie poszło w tym kierunku. Więc jest mi smutno, że ten potencjał nie został wykorzystany. Dodajmy, że mówimy nie tylko o pieniądzach, bo to jest takie najprostsze. To jest po pierwsze system rzeczywiście dostępny. My wiemy, jak to zrobić, bo istnieją hospicje perinatalne, dodajmy kościelne albo prywatne, ale nie państwowe. Istnieją psycholodzy, którzy wiedzą, jak prowadzić... czy inni specjaliści wiedzą, jak prowadzić takie rodziny. Ale to jest nawet taki, no właśnie nie drobiazg, tylko taka rzecz jak opieka wytchnieniowa. To znaczy matka, która cały rok zajmuje się, czy małżeństwo czasem, tak też bywa, które cały rok zajmuje się dzieckiem, no nawet nie może wyjechać na wakacje, znaczy nawet nie może odsapnąć. I takim oczywistym elementem pomocy, systemowej pomocy jest opieka wytchnieniowa. Proponują ją niektóre hospicja, proponują je niektóre ośrodki, ale podkreślmy, to są ośrodki prywatne albo kościelne i one nie obejmują działaniem wszystkich, nie dlatego, że nie chcą, tylko dlatego, że nawet nie mają takiej możliwości po prostu. To nie jest tak, że do kościelnych ośrodków czy prywatnych trafiają tylko ludzie wierzący. Wszystkie, które znam, obejmują pomocą wszystkich, którzy ją potrzebują, ale ich jest po prostu za mało. Zatem, panie doktor, możemy coś zrobić prawnie w tej sprawie? To jest pytanie bardziej do polityków niż do prawników, ale trudno, komu się muszę zadać to pytanie. Tak, ja powiem w ten sposób, jak jeszcze pracowałam w Instytucie Ordo Iuris, zajmowaliśmy się tymi kwestiami. Ja też osobiście brałam udział właśnie w wypracowaniu różnych propozycji, rozwiązań, zarówno skierowanych do kobiet i ich rodzin w ciążach właśnie takich zagrożonych, w ciążach problematycznych, jak i skierowanych właśnie do rodzin osób z niepełnosprawnościami. Tutaj też bardzo dużo skupiliśmy się na tym, że dzisiaj w zasadzie system nie pozwala takim rodzinom, osobom właśnie świadczącym taką opiekę, na przykład podjąć normalnej pracy zarobkowej. Chociaż bardzo często takie osoby chciałyby taką pracę podjąć i mają do tego możliwość, ale wtedy musiałyby zrezygnować z części świadczeń. Także z całym raportem, z całym takim szeregiem systemowych propozycji rozwiązań mających na celu wsparcie rodzin w trudnych sytuacjach, rzeczywiście wyszliśmy, mieliśmy konferencję prasową, przesłaliśmy to do prezydenta. No i cóż, temat zniknął. Ja powiem tak, moim zdaniem absolutnie nie może być tak, że ochrona życia, kultura ochrony życia powinna się ograniczać do zakazu aborcji. Absolutnie powinno to także uwzględniać właśnie systemowe wsparcie kobiet znajdujących się w trudnych sytuacjach. Musimy pamiętać o tym, że nie żyjemy już w społeczeństwach z wielopokoleniowymi rodzinami, gdzie mamy jakieś społeczności i takie organiczne grupy wsparcia, tylko żyjemy w społeczeństwie zatomizowanym, gdzie bardzo często kobieta czy też rodzina po prostu pozostaje zupełnie sama w tak trudnej sytuacji. Pamiętajmy też, że ten obraz wielopokoleniowych rodzin trzeba trochę skomplikować, bo osoby niepełnosprawne, szczególnie z niepełnosprawnościami umysłowymi, w tych tradycyjnych społecznościach wcale nie były traktowane jakoś przesadnie, niestety nie, pozytywnie. Z wielu powodów, to jakby nie chodzi tylko o tradycyjność, chodzi po prostu o inność, odmienność. Tak. Sytuację wykluczania, ale to zostawmy na ten moment. Wróćmy jeszcze na chwilę i to jest pytanie do psychologa, wróćmy do tego słynnego efektu mrożącego. Ten argument w przypadku pszczyny pojawił się od razu. Ja nie twierdzę, że nie ma żadnego efektu błędnie zinterpretowanego wyroku, on może być, ale wydaje się, mnie jako filozofowi się tak wydaje, powiem ostrożnie, że zanim przejdziemy do bytów myślowych tak odległych, to warto rozważyć te najbliższe przyczyny, czyli właśnie błąd medyczny, czyli właśnie być może nieodpowiednią diagnostykę, a być może jej brak jej podjęcia, czyli być może braki kadrowe na oddziale, no, nie wiemy, kto tam był, w jakich godzinach i tak dalej, ale wiadomo, że większość lekarzy jest w szpitalu w godzinach porannych.
od godziny 13, 14, 15 zostają dyżurni. Nawet nie wiemy, kto był dyżurnym. Znaczy, no nic nie wiemy i pewnie długo się jeszcze nie dowiemy, ale zanim postawi się na taki ogólny bardzo zarzut zamrożenie czy zmrożenie, efekt mrożący, to wydawać by się mogło, że powinniśmy zająć się tymi bliższymi wyjaśnieniami. Zgodnie z starą zasadą Ockhama, te prostsze, mniej skomplikowane wyjaśnienia zazwyczaj są prawdziwsze niż te najbardziej skomplikowane. Dlaczego tak naprawdę od razu sięgnięto po efekt mrożący? Dlatego, że nie dało się inaczej powiązać tej sprawy z wyrokiem? Ja myślę, że generalnie szukano takiej przyczyny, takiego impulsu, takie mam odczucie, które mógłby ponieść jakby emocje społeczne i powrócić do tamtej historii, która wydarzyła się wcześniej, do tamtych emocji, które były wcześniej związanych z wyrokiem, i szuka się takich możliwości. Ja przyznam się, zresztą po oświadczeniu chyba rzecznika prawnego rodziny wiemy już, że sama rodzina nie wiąże tego z wyrokiem konstytucyjnym i wiemy, że jakby nie chce tego też wiązać, więc wraca się do tych pierwszych, o których mówiliśmy, elementów związanych z błędem w sztuce, czy kiedy zawiódł po prostu system równolegle. Ale pamiętajmy, że pierwsze oświadczenia pani pełnomocnik były, nie chcę powiedzieć radykalnie inne, ale wskazywały na ten element. To znaczy tam się pojawiał zarzut związany z wyrokiem. Nawet jeśli nie pisemnie, to w ustnych wywiadach on się również pojawiał przy okazji kontaktu z rodziną, także w przypadku opublikowania przez jedną z telewizji SMS-ów zmarłej ofiary. Więc ten temat pojawiał się jednak także w komunikacji zarówno pani pełnomocnik, jak i jej rodziny. Ale ja myślę, że to jest też efekt emocjonalny, dlatego że w momencie, kiedy jesteśmy w wysokich emocjach w danej sytuacji, nie jesteśmy w stanie tego obiektywnie ocenić, więc szukamy, nie wiem, różnych rozwiązań, różnych przyczyn. Dopiero patrząc na sytuację z jakiejś perspektywy lub kiedy emocje troszkę opadną, jesteśmy w stanie dojść do tego, co było przyczyną zasadniczą. I myślę, że to taki naturalny efekt mechanizmu funkcjonowania człowieka nastąpił. Najpierw szukaliśmy takiej przyczyny, którą jeszcze jest bardzo medialna, więc poniosła ze sobą konkretne reperkusje w mediach, jak widzieliśmy. A potem rozsądnie rodzina zastanawiała się, co się rzeczywiście stało. I myślę, że musimy poczekać, tak jak pani tutaj mówiła, doktor, na wyniki po prostu tego śledztwa, tego, co się tam wydarzyło naprawdę. Teraz pytanie do prawnika. Czy tak naprawdę ustawienie tej sprawy jako element, oczywiście medialnie się opłaca, co to bez dwóch zdań, jako element sporu wokół aborcji, rzeczywiście z perspektywy szukania realnych przyczyn śmierci pani Izy, niezależnie od tego, jakie one były. No mówię, ja nawet przyjmuję, że mógł być element błędnej interpretacji tego prawa i ewentualnie sprawiedliwości, także sprawiedliwości odszkodowawczej. Pamiętajmy, to pani Iza ma córkę, córka straciła matkę, to nic jej tego nie zastąpi, ale jakąś formę zadośćuczynienia zawsze prawo przewiduje, jeżeli zostanie udowodniona wina. Więc pytanie, czy z tej perspektywy rzeczywiście rodzinie dalekoterminowo opłaca się tak silne włączenie tej sprawy w kontekst aborcyjny? Wydaje mi się, że tak jak już powiedziałam, ta sprawa z tym wyrokiem może mieć tylko i wyłącznie taki bardzo, bardzo, bardzo pośredni związek i raczej on polega na kreowaniu pewnej narracji niż na faktach. Może być tak, że jakby wiedzeni tym takim napędzeniem atmosfery wokół wyroku lekarze, która miała miejsce właśnie rok temu, gdzie wymawiano ludziom, że ten wyrok w ogóle zakazuje całkowicie aborcji w Polsce, mogli po prostu błędnie jakoś go zinterpretować, ale pani to doktor, ale i tak... Przepraszam, ale to jest trochę tak, nie mówimy o przypadkowych ludziach, mówimy o ludziach, którzy ileś lat się kształcili, którzy funkcjonują w tym systemie prawnym. Zakładam jednak, że zarówno studenci medycyny, jak i później lekarze wiedzą, co im prawo pozwala robić, a czego im nie pozwala, bo gdyby tego nie wiedzieli, to nie wiedzieliby również na ojomach, kiedy można odłączyć, a kiedy nie można, co jest eutanazją, a co jest zaprzestaniem
uporczywej terapii. Znaczy, no, nie róbmy z lekarzy znowuż ludzi, którzy wiedzę o tym, co im wolno zrobić, a czego nie wolno, czerpią z gazet. No, nie, no, to znaczy... oczywiście nie chciałabym, żeby w ten sposób to zabrzmiało. Nie chciałabym tutaj też stawiać jakichś oskarżeń, czy to była może jakaś wymówka dla niepodejmowania działań, czy nie, ze względu właśnie na jakieś braki kadrowe, braki w personelu. Trudno mi to wszystko ocenić, dlatego musimy czekać na wyniki tego postępowania. Szpital milczy, to zrozumiałe. Szpital milczy. Ja słyszałam, że tutaj chyba lekarzy dyżurujących zawieszono. Tak. Także tutaj rzeczywiście jakieś takie pewnie kroki wewnętrzne dotyczące wyjaśnienia tej sytuacji podjęto. Natomiast ja chciałam powiedzieć, że ogólnie rzecz biorąc w Polsce sytuacja w przypadku zaistnienia błędów medycznych jest w tej chwili bardzo trudna. Jak pokazują statystyki prokuratury generalnej, rocznie mamy do czynienia z około 30 tysiącami takich przypadków, gdy dochodzi do błędów medycznych, a tylko 2 tysiące osób wchodzi na drogę sądową, żeby domagać się należnych im odszkodowań. A wiemy, ile takie procesy wygrywa? Bo to też jest bardzo istotna informacja. Orzecznictwo w tych sprawach co do zasady jest pozytywne względem pacjentów. Generalnie rzecz biorąc, pacjenci uzyskują odszkodowania i to wydaje mi się, że jak na polskie warunki dosyć wysokie. Jednym z takich najgłośniejszych spraw ostatnich lat była właśnie sprawa rodziców dziewczynki, która doznała porażenia mózgowego w wyniku po prostu błędów przeprowadzonych przez lekarza przy porodzie. I to było około 1 000 000 zł. Także to są rzeczywiście duże i bardzo sprawiedliwe według mnie kwoty. Natomiast wciąż nie ma takiej świadomości, że w ogóle działania można podjąć. Istnieje też problem uzyskania wiarygodnych opinii ze strony biegłych ze względu właśnie na różne uwarunkowania środowiskowe. No i właśnie dlatego... Teraz fundacja, którą reprezentuję, pomocy ofiarom błędów medycznych, nie tylko chce pomagać indywidualnie osobom poszkodowanym tego typu błędami, ale także chcemy wypracować pewne propozycje systemowych zmian. I to pytanie, powoli zmierzamy do końca, do psychologa. Z drugiej strony trudno się lekarzom dziwić, że oni niechętnie chcą wydawać takie opinie, dlatego że oni często zwracają uwagę na rzecz, o której tak jak się patrzy na medycynę z zewnątrz, to wolimy nie pamiętać. To znaczy, że są sytuacje, w której także lekarz jest bezradny. Tak. Po prostu coś się dzieje, czego on nie jest w stanie kontrolować. Po drugie, medycyna ma, poza tym, że jest nauką, jest również sztuką. To znaczy, czasami wydarzenia wymykają się spod kontroli. Nawet jeśli są przeprowadzone zgodnie z procedurami, i nawet jeśli w innej sytuacji wydawać by się mogło analogicznej te procedury zadziałały, to tu z jakichś powodów nie zadziałały. Stąd lekarze bardzo niechętnie się do tego odnoszą, bo mówią często, do coś się wydarzyło, a nas się o to oskarża. Nie zawsze my jesteśmy winni. Tak dodam, że tutaj o błędzie medycznym, przepraszam, mówimy wtedy, kiedy dochodzi udowodnionego zaniedbania przez lekarza. Więc to nie jest tak, że jeżeli coś się złego stanie, to od razu jest błąd medyczny, tylko trzeba pokazać. Ja to mam oczywiście tego świadomość, ale trochę rozumiem lekarzy, którzy... To nie chodzi o to, że ich bronię, bo to w ogóle nie ten poziom, ale trochę rozumiem taką ich... niechęć do opiniowania, bo no, powiedziałbym, jak się działa, to każdy może, nie chcę powiedzieć, popełnić błąd, bo to w ogóle nie o to chodzi, ale no, zostać o to oskarżony, tak bym powiedział, słusznie lub niesłusznie. Więc no, trochę się zapytał o tą solidarność środowiska, bo z perspektywy środowiska to oczywiście najwygodniej powiedzieć efekt mrożący. No, no rzeczywiście solidarność środowisk w ogóle zawodowych niektórych też, tak, jak najbardziej terapeutycznego, psychologicznego, zawsze jest, dlatego że to może spotkać każdego z nas i wszyscy są bardzo ostrożni w wydawaniu takich wyroków i osądów. I to jakby jest jasny mechanizm psychologiczny, który jest powszechnie znany. I myślę, że nie myśli się o dobrze jakimś takim szerszym i większym, tylko myśli się o zabezpieczeniu własnych interesów i tego, co mnie może spotkać kiedyś, kiedy ja stanę na miejscu tego drugiego lekarza, którego mam na przykład opiniować, prawda? I to jest jasne. Ja tylko bym chciała, żeby z tej całej sytuacji, o ile jest to w ogóle możliwe, znowu wyniknęło jednak to dobro, o którym mówiliśmy, bo z każdej takiej trudnej może. Czyli naprawdę zaczęto myśleć o zabezpieczeniu tych rodzin
nie pozostawianiu ich samym sobie, bo to jest dla nich raz, że trudne, a dwa, wiąże się z tym, z tą niechęcią, tak? Będzie coraz więcej takich przypadków, kiedy łatwo będzie to powiązać z tą decyzją Trybunału Konstytucyjnego. I ja myślę, że lepiej zabezpieczmy rodzinę, żeby nikomu w głowie taki pomysł nie powstawał, dlatego że będzie czuła się bezpiecznie, mając dziecko niepełnosprawne, lub kobieta będzie czuła się bezpiecznie, wiedząc, że takie dziecko urodzi. No i rozumiem, że też istotne jest, żeby doprecyzować te, nawet niekoniecznie zapisy prawne, tylko procedury i standardy. I to może zrobić Ministerstwo Zdrowia. Tak, jak najbardziej jest to potrzebne. I tym wnioskiem kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi byli dr Sabina Zaleska, psycholog rodziny, dr Karolina Pawłowska, Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych. Bardzo panią dziękuję za rozmowę, a państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, mówi Tomasz Terlikowski.